Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Jeżeli pragniecie grać dobrze w szachy, coraz lepiej, to nie może Was ominąć partia. Właśnie tego typu, która była rozgrywana w latach 60., partie te były rozgrywane przez wielu fantastycznych mistrzów szachowych, arcymistrzów, mistrzów świata. Partie klasyczne, które uczą uczął rozumienia szachów, zrozumienia szachów, planów bardzo solidnej gry, poważnej gry również ciekawej taktyki i zapraszam serdecznie, tutaj białym kolorem gra Mark Tajmanow kontra Tigran Petrosian, Tigran Petrosian dziewiąty mistrz świata, z kolei Mark Tajmanow był pretendentem do tytułu mistrza świata, niestety nigdy mu się te, tego nie udało tytułu uzyskać ale niezwykle silny arcymistrz no i zapraszam do analizy, D4 rozpoczęły ruchem białe, e6, y, odpowiedział Petrosian, c4, d5. Gambit Hetmański, moi drodzy, tutaj nam się szykuje, goniec e7. Y... Kilka sekund o tym posunięciu, gdyż y, często widzimy, że w hetmańskim grasie wcześniej skoczek F6, gramy goniec G5 i goniec E7 teraz. Goniec E7 y, taki mały psychologiczny zabieg, bym powiedział, gdyż nie ma takiego ruchu teraz na G5, a po, powiedzmy skoczek F3 tak nastąpiło partii, po skoczek F6 teoretycznie nie chce się za bardzo zagrywać gońcem na G5, bo tu już stoi koniec na E7, ale można zagrać i tak też w partii nastąpiło. Nic się nie dzieje: to jest normalny gambit hetmański. Roszada ze strony czarnych E3 i B6. Jesteśmy w takim ważnym teraz momencie gdyż trzeba dokonać wyboru co dalej grać białymi czy idziemy sobie gońcem ojej, goniec tak nie skacze czy idziemy sobie gońcem i powiedzmy teoretycznie tracimy tempo po wybiciu, wybiciu czy na przykład gramy sobie jakiś Hetman C2 z planem wieża D1 ewentualnie wyczekujemy jeszcze tym gońcem żeby nam tutaj wybili pionka czy gramy może wieża C1 już się chyba powtarzam czy, co najważniejsze w tym momencie redukujemy tu piona w centrum Właśnie w partii poszło wybić. Często ten ruch też zagrywam. Chodzi o to, że jak jest ruch B6, to powiedzmy po wybiciu pionkiem, tak też nastąpiło. Po ruchu C6, jeżeli byśmy chcieli tutaj czarnymi bronić, to ten B6, powiedzmy, ruch, znaczy jakby pionek był na B7, to by tutaj łańcuch pionków taki ładny stał. B7, C6, D5, a już ten pionek B6 troszeczkę w tym powiedzmy przeszkadza, dlatego też tutaj się. Białe decydują na bicie, ale to nie jest nic złego, to jest normalna sytuacja dla czarnych również. Goniec D3 ze strony białej, koniec B7, Hetman C2. No i zobaczcie, jest prosta pułapka, można powiedzieć. Grozi bicie skoczka na F6 i na H7 wybicie pionka. No więc tutaj czarne reagują od razu H6 i teraz znowu musimy się zastanowić. Jakie posunięcie tutaj wykonać, jaką decyzję podjąć? No, bo atakowany jest goniec. I teraz pytanie jest takie: czy wybijamy tego skoczka na F6, czy też może odchodzimy na H4? Oczywiście, odejście na F4 też jest możliwe. Absolutnie nie bierzemy pod uwagę tutaj bicia na H6. A może jeszcze takie posunięcie H4 wchodzi w grę? Ciekawe. Od razu powiem, że H4 nie jest najlepszym ruchem. Tutaj rzadko kiedy taki ruch się powiedzmy trafia, gdyż na przykład po wybiciu na H4 biciu, tu skoczek E4 wskakuje i nie ma tam opcji na H7. Więc tutaj białe decydują się, moi drodzy, co jest może zaskakujące na bicie na F6. Koniec zbija skoczka, no dobra, para gońców teoretycznie powinna być lepsza. Ale niekoniecznie w pozycjach tego typu. I teraz, moi drodzy, białe zaczynają tutaj, może nie kombinować, ale grają taki bardzo ciekawy ruch, który powoduje konkretne już działania i jasne zamiary w stosunku do przeciwnika. Co zagrać? Co zagrać, moi drodzy? Tutaj białe decydują się na takie posunięcie, dosyć chyba trudne, h4. Ruch a4, o co, o co tutaj chodzi? Otóż ten sam myk, moi drodzy, powstaje. Czasem taki ruch skoczek g5 powoduje, że tam hetmanem chcemy się dostać na h7. Oczywiście teraz nam goniec przeszkadza. Takie y, opcje istnieją. Chodzi o to, że po wybiciu i wybiciu tam wieża jest bardzo aktywna. Ale druga sprawa jest też taka, że tym posunięciem białe sugerują, że nie będą robić krótkiej roszady. Jak zagrały czarne? Otóż, jeżeli białe chcą atakować na skrzydle królewskim, to czarne odpowiadają w centrum, co jest bardzo dobrym wyborem. Ruch C5. I co zagrały białe po ruchu C5, gdyż tu jest atakowane centrum? Otóż, moi drodzy, rozsada. Długa rozsada, przecieramy oczy. Co tu się w ogóle dzieje? Przecież czarne nas atakują tutaj, powiedzmy, na skrzydle w centrum, a my pakujemy się pod atak królem. No właśnie. Nie do końca ten atak już jest tutaj taki groźny ze strony czarnych. Skoczek c6, no i teraz jakieś tutaj chocki, klocki na b4 grożą, żeby wybić tego silnego gońca. I jak zagrywają w tym momencie białe? Bardzo, bardzo krytyczny moment, znaczy może nie krytyczny, tylko bardzo ważny moment, moi drodzy. Uczmy się od mistrzów właśnie takiej gry. E, powiem Wam, że ja się wychowywałem na takich partiach. E, i jestem z tego bardzo zadowolony. Kiedyś świętej pamięci trener powiedział: Jeden z trenerów powiedział mi: analizuj partie klasyczne, czyli właśnie takich, powiedzmy, starych mistrzów, a twój ranking wzrośnie o 200-300 oczek w ciągu pół roku. Moi drodzy, miał rację. Tak było. Tak dokładnie było. Miałem wtedy, e, ojejku, nie pamiętam dokładnie ile, czy to było 13, 14, coś, coś w tym stylu, czy 15. Ten ranking naprawdę potrzebował do góry, bo zacząłem rozumieć o co chodzi w szachach, tak naprawdę analizując te partie. Moi drodzy, e, w tym momencie białe zagrywają bardzo ciekawe posunięcie, G4, bardzo odważny ruch. I zauważmy, że po zagraniu skoczek na B4, Hetman zwyczajnie zagrywa na D2. Nie ma tutaj żadnej filozofii większej. Po wybiciu na D3, Hetman wybija. Skoczki by zostały na gońce, ale bardzo kluczowy atak jest na G5. Bardzo kluczowe pole. Tutaj kwestia zrozumienia zwyczajnie pozycji, co nie jest oczywiście łatwe. Moi drodzy, bicie na D4 nastąpiło. No i bicie na D4. Czy można skoczkiem wybić na d4? Prosta taktyka. Jeżeli będzie wybicie na d4, to czarne przegrywają w pamięci. Może policzmy: skoczek bije na d4, goniec bije na d4, a na końcu goniec daje szacha na h7 i wieża wybija tutaj figurę na D4 oczywiście tam G6 jakiś może nastąpić, żeby tego gońca zamknąć ale możemy spokojnie poświęcić teraz tą, tę figurę którą zdobyliśmy wcześniej i król ma wielkie kłopoty tutaj Hetman zagrał na D6 moi drodzy, co grozi? Musimy zauważać też, co grozi nam nie tylko ślepo zapatrzeni na atak przeciwnika ale też musimy pamiętać o obronie grozi Hetman F4, bardzo nieprzyjemny ruch który daje szacha, atakuje skoczka. Wprawdzie skoczkiem byśmy się zasłonili, ale tu się robią ogromne problemy. Król zagrywa na B1. Profilaktyka przede wszystkim. Tego uczą partie klasyczne. Skoczek na B4 z atakiem. Hetman D2. No i moi drodzy, skoczek zbił tego gońca. Hetman wybił skoczka. Pozycja wygląda następująca: następująco. Parę gońców na parę skoczków. Długa roszada, roszada krótka. Któż ma lepszą pozycję? Jak myślicie, jak ocenić tę sytuację? No cóż, ocena pozycji jest taka, że białe mają nieco lepiej. I to wygląda dobrze. Dlaczego tak twierdzę i dlaczego, jak na przykład dojść do takiego wniosku? Otóż trzeba spojrzeć przede wszystkim na zagrożenie króla. Tu widzimy, że zagrożenie dla króla czarnego jest poważniejsze niż dla białego. To jest przede wszystkim. I też patrzymy na lekkie figury, czy te figury mają jakieś opcje aktywności. Otóż, goniec na B7, no, aktywny tu za bardzo nie jest. Zobaczcie, na A6 też nie może zagrać. Ewentualnie na C8. Ale tutaj też jest nieco przyblokowane w tym momencie. Goniec F6, no dobra, aktywny powiedzmy jest, tutaj na D4 atakuje, ale też nie może za bardzo rozwinąć skrzydeł. I to powoduje, że tutaj ocena sytuacji dla białych jest nieco lepsza. G6 zagrywają czarne. No, goniec musi się chować. Teraz, moje, moi drodzy, pytanie, czy H5, czy G5, jak atakować? Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. G5, zdecydowanie G5. Nie możemy zagrać H5 z tego względu, że będzie G5 ze strony czarnych i będzie niezła blokada. Będzie ciężko białymi już się przebijać. G5 trzeba zagrać. I teraz czarne zagrywają sprytne posunięcie. Trzeba oczywiście zwrócić na uwagę, y, uwagę, trzeba zwrócić na ruchy wtrącone. Nie możemy zbić gońca, gdyż goniec F5. Mamy stratę Hetmana murowaną. Y, a więc y, tutaj kolejny raz profilaktyczny ruch, ale, profilaktyczny, ale też w zasadzie konieczny. Y, król A1. Król się bardzo ładnie schował. Wprawdzie stracił dwa ruchy, ale zobaczcie, stracił, nie stracił. Gdy jest bezpieczny, no myślę, że, że jest w porządku. Goniec zagrał na F5. No, i Hetman D2. Spokojne szachy ze strony białych, ale zobaczcie, męczą białe tutaj czarne na tym skrzydle. Goniec zagrywa na G4. Kolejny wtrącony ruch. Bardzo ładne posunięcie, generalnie, bo jakbyśmy się tutaj pospieszyli i zagrali e, ruch pod tytułem Pionek bije na F6, co się bardzo narzuca, no ale goniec bije skoczka. No i idziemy Hetmanem na H6. Chcemy dać mata w jednym ruchu. Niestety dla nas, dla białych w tym momencie. Bicie na f 6 następuje. Mata nie ma, a widełki tutaj e, zostały i jedna wieża ginie. Przewaga czarnych jest e, oczywista. Byłaby, moi drodzy. Po gońcu G4 trzeba zagrać jakieś konkretne zagranie. No, zobaczcie, że tutaj jest związanie i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Powiedzmy, jakbyśmy ruszyli Hetmanem na E3. No, na E2 to w ogóle nie bierzemy pod uwagę, gdyż pod, pociąg się tutaj e, podkładamy. Moi drodzy, po Hetman E. 3, tu wieża wlatuje na e8, bardzo niebezpieczna sprawa. Jak grać zatem? Ruch wtrącony za ruch wtrącony, to są dosyć trudne posunięcia, ale właśnie tego się uczymy i już możemy zapamiętać sobie, że ruchy wtrącone mogą być bardzo silne, tutaj skoczek zagrywa na b5. O co chodzi? Chodzi o to, żeby Hetmana odciągnąć od obrony punktu F6 i powiedzmy, jakby Hetman zagrał na C6 można by było próbować tego gońca za chwilę zbijać. Tu jeszcze można było wtrącić na przykład wieża C1, jak Hetman by wybił skoczka, to pionek wybija tutaj gońca i grozi tam strzał z matem. I już nam się to zaczyna podobać białymi. No właśnie, kwestia liczenia, prawda? Po tym posunięciu. Hetman zagrał na E6. No, przykleił się tutaj do tego gońca. Takich widełek nie bierzemy już, chociaż pod uwagę raczej chce się wziąć, ale raczej nas interesuje to związanie. Najpierw się martwimy o swoje tutaj akcje. Zauważmy, że jak skoczek C7 Hetman na F5 wieże oddajemy, ale tutaj jest bicie. I czarne się no, bronią powiedzmy dosyć prosty sposób. Mocno się w to nie zagłębiam. Kwestia myślę, że prostego policzenia, do czego zachęcam. Wieża z Dena 1. Bardzo ładny ruch, gdyż schodzimy ze związania i z atakujemy Hetmana, można powiedzieć, poniekąd kolejny ruch trącony. Hetman zagrywa na F5 i moi drodzy, sprawa myślę, że już jest dosyć łatwa mianowicie skoczek na E5. Hmm. No właśnie. No właśnie, właśnie. Skoczek na E5 już jest bardzo dobrym ruchem. Skoczki weszły do centrum. Co by było, jakby pionek zbił na G5? No, odbić za bardzo chyba nie można. Ale moi drodzy, po biciu na G5 mamy wtrącony ruch, skoczek D6. Hetman musi stąd uciekać, a potem wybijamy i robi się bardzo nieprzyjemnie. Zauważmy, że tu wisi, wisi cały czas goniec. Okej. Okay. Goniec wybił tego skoczka, i teraz y, pierwsze bardzo ważne pytanie. E, no, na pewno czujemy, że ta pozycja już jest lepsza białych. I teraz jest taka kwestia, czy wybijamy to pionkiem, czy wieżą. E, przypuszczam, że każdy z Was pomyślał, może nie każdy oczywiście, ale e, większość osób pomyślała, że bijemy wieżą tutaj na E5, atakując Hetmana, i to się tak e, chce, taki ruch zagrać. Oczywiście to nie jest ruch zły. Ale lepszym zagraniem jest jednak bicie pionkiem. I tego się uczymy tutaj od mistrzów. Słuchajcie, bicie pionkiem niby zamyka wieżę, ale są konkretne tutaj już plusy tej pozycji, gdyż skoczek ma świetną placówkę na D4 w tym momencie. Jedna z opcji. Hetman się otwiera tutaj na pionka. I skoczek na D6 również ma dobrą drogę do gry i może sparaliżować pięknie wieżę. h ze strony czarnych. No widzimy tu Tigran Petrosian żelazny obrońca, świetny defensor zamyka zamyka tutaj pozycję no i co grać, czy skoczek D4 czy skoczek D6, co wybieramy moi drodzy, skoczek D6 zdecydowanie paraliżuje przede wszystkim te dwa pola dla wieżyczek czarnych wież i robi się bardzo niebezpiecznie Hetman zagrywa na E6. Teraz właśnie doszliśmy do takiego momentu, gdzie stoimy lepiej. Wiemy o tym, że białymi jesteśmy świetni, i właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, co dalej. Co dalej robimy. Z tą pozycją. Otóż e, od Mistrzów uczymy się wzmacniania pozycji maksymalnie jak tylko można, a jeszcze można poprawić tę wieżę, tę wieżę, e, można poprawić króla, robiąc na przykład lufcik e, teoretycznie. To są trudne już takie powiedzmy strategiczne plany, ale dlatego się tego, moi drodzy, staramy się uczyć. Wieża E3, pierwszy bardzo ważny ruch, e, tu chodzi o to, że ta wieża dalej broni piona i e, robi e, toruje drogę dla wieży na wolną linię na przykład. Również tam może wieża próbować grać na 1. To już kwestia, co wymyślimy dalej. Bardzo ważny ruch. Czasem się tak zdarza, że, a to jest daleka droga, jak na przykład wieża by stała na D8, miałaby opcję wybicia na D6, i pionek jakby wybijał, to tam czasem leci ta wieża na 1, a tutaj wieża jest broniona przez piona. Ale to już taka daleka, daleka tutaj analiza, taka intuicyjna. Przede wszystkim skupmy się na konkretach. Wieża zagrała na D8, moi drodzy, i wieża na C1. Poprawiliśmy dwie figury, czujemy się o wiele, wiele lepiej. Wieża zagrała na D7. No i teraz, co dalej? Może niektórym się podoba taki ruch F4 ze wzmocnieniem piona E5, lecz e, można też zagrać. Na przykład F3, chociaż F3 nie jest teraz konieczne. Może ta wieża będzie miała opcję na F3 później. Tutaj bardzo ładna blokada. Muszę przyznać, że perfekcyjnie tutaj białe rozgrywają tę pozycję. I w zasadzie to dla arcymistrza już nie jest takie trudne. Te pozycje już są troszeczkę takie powiedzmy, może nie, tak, nie konkretnie taka, ale takie powiedzmy strategiczne ustawianie coraz lepiej figur jest już myślę, że w małym paluszku dla arcymistrza. Moi drodzy, czarne zagrały gońcem na H3, no bo cóż innego mogą grać. Zobaczcie, wolna linia jest, niekoniecznie tam wieżą gdzieś musimy latać, prawda? I dalej, wieża F3, moi drodzy, wieża skakuje za chwilę na bardzo ważne pole. Wieża zagrywa na E7. No tutaj chcemy zbić pionka. I teraz co zagrywają białe? Jeżeli ktoś ten ruch, moi drodzy, odgadnie, no mm, chociaż nie wiem jak sprawdzić, jak to udowodnić, ale no, muszę wam uwierzyć na słowo. Zapraszam na partyjkę Blitza na przykład. Chociaż no, może to nie jest jakaś super nagroda, ale chodzi głównie o naukę, moi drodzy. Jaki ruch zagrać białymi? Pierwsza myśl najlepsza. Piszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Uwaga! A3. Myślę, że ciężko zgadnąć takie posunięcie. Bardzo ciężko. O co chodzi, profilaktyka na maksa. Tutaj ten lufcik będzie bardzo przydatny w przyszłości. A zauważcie, że zbić na E5 nie można, bo wymiana hetmanów i goniec wisi na H3. Wieża zagrała na D8 i w piękne, piękny wjazd wieżą na F6. Otóż bicie na E5 również nie jest możliwe, gdyż tutaj, jak wybijemy skoczek na F7, mamy widły, straty materialne wygra na białych. Powierza F6, Hetman zagrał na G4. Czy wymieniamy hetmany? Nie, moi drodzy, absolutnie nie wymieniamy hetmanów. Konkrecik, bicie na D5, tu jest bardzo mocny atak. Hetman zbił na H4. No i właśnie. Jak grać białymi? Tutaj grozi przede wszystkim też zagranie goniec E6. Trzeba grać konkretnie, moi drodzy. Bardzo ładny ruch. Wieża G6. Wieża G6 nie można zbić, bo jest tutaj związanie. Król F8. Hmm, król F8 nam coś tutaj przypomina o pewnych posunięciach, lecz tym razem król F8 do najlepszych ruchów nie należy. Zresztą w tej pozycji i tak nie ma za bardzo co grać. No jeżeli król H7, to też tam wieża H6 męczy tego króla i podobnie można grać jak w partii. Król 8 zostało zagrane. Hetman F3. Bardzo ładne posunięcie naciskające na F7, ale głównym celem jest zagranie na F6 i da nie na H8. Hetman D4. Moi drodzy, w tym momencie, jeżeli zagramy tutaj na E6, to niestety dostaniemy plombę. Na E5 mata nie ma, aczkolwiek pozycja białych dalej byłaby wygrana, ale już trudniejsza troszeczkę. W tym momencie, jak grać, moi drodzy? Hetman H5 Po tym posunięciu czarne złożyły broń. Czarne złożyły broń z prostego powodu. Jeżeli będzie bicie, grozi mat w jednym ruchu a jeżeli na przykład w tej sytuacji wieża by zbiła na e5, żeby król miał tutaj furtkę, no to dajemy szacha król e7 wieża c7 no i jeżeli wieża c8, jak wygrywamy czy wszyscy widzą mata w jednym ruchu? no, można dać mata hetmanem na e8, ale myślę, że bardzo ładny mat na c8 skoczkiem również wygląda tutaj po zagraniu gońcem na d7 jest hetman f6 po prostu Koniec partii. Moi drodzy, bardzo zachęcam do analiz partii klasycznych. To jest niezwykle, bardzo, bardzo pomocne w dążeniu do podnoszenia poziomu w szachach. Zalecam, polecam i gwarantuję Wam, że po pół roku analizowania partii, będziecie po prostu silniejszymi szachistami. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za uwagę. Cześć.